Witam serdecznie mężczyzn świętego Józefa. W takim towarzystwie po raz pierwszy jestem w tej roli, żeby mówić. No, trochę się czuję dziwnie. Dziwnie się czuję, bo jak sobie uświadomię, kto tutaj przede mną był i kto będzie po mnie, no to się czuję naprawdę dziwnie. Tym bardziej, że jakby to odnieść porównanie, czuję się trochę jak Samson. Samson, bohater Księgi Sędziów, bardzo taki człowiek, który wyoznaczał się wielką mocą, siłą fizyczną, ale w którymś momencie jego żona chciała się dowiedzieć, gdzie jest tajemnica jego siły, gdzie jest tajemnica jego mocy. On nie chciał tego zdradzić. I ona go szantażowała. I gdy mu tak każdego dnia naprzykrzała się, że go przyprawiła o strapienie, a nawet o śmiertelne wyczerpanie, wówczas otworzył przed nią serce. Tak Andrzej właśnie mnie zapraszał. Raz, drugi, trzeci, kolejny. Aż nie miałem siły. Już naprawdę dla świętego spokoju lepiej ulec. No i dlatego nie będzie to nic specjalnie nadzwyczajnego w tym wystąpieniu, ale może będzie okazja, takie zagajenie do rozmowy. Więcej sobie możemy powiedzieć rozmawiając, niżeli gdzieś tam podsłuchując. Zacząłem przygotowanie od spojrzenia do Pisma Świętego i policzyłem przy pomocy konkordancji, ile razy w Piśmie Świętym występuje słowo przyjaźń. Jest przyjaciel, jest przyjaciółka, jest przyjaźń, przyjacielski, przyjazny, przyjaźnie. Samo słowo przyjaźń razem 256 razy. Sporo. A później zrobiłem sobie takie małe studium biblijne, porównując różne tłumaczenia w Piśmie Świętym, Biblia Tysiąclecia, Biblia księdza Jakuba Wójka, Biblia księdza Remigiusza Popowskiego, Biblia Poznańska i Biblia Paulistów. I 11 zdań porównałem, jak tłumacze oddają te zdania. W Biblii Tysiąclecia, rozdział 5, Księga Rodzaju, rozdział 5, 5:22. Na przykład takie zdanie. Henoch po urodzeniu się Matuszalacha żył w przyjaźni z Bogiem, 300 lat miał synów i córki. Nie? Słowo przyjaźń występuje. A ksiądz Jakub Wujek mówi tak. I chodził Henoch z Bogiem i żył potem i zrodził Matuszalacha. Matuszale 300 lat i zrodził syny i córki. Nie? Czyli nie ma tam słowa przyjaźń, tylko jest chodził z Bogiem. A ksiądz Remigiusz Popowski. A kiedy Henoch zrodził Metuszelacha, Bóg okazywał mu swoje w nim upodobanie. Nie ma słowa przyjaźń, nie ma słowa chodził, tylko jest upodobanie. Prawda? Biblia Poznańska. Po urodzeniu się Metuszelacha żył Henoch bogobojnie 300 lat i miał synów i córki. Zobaczcie, jedni oddają, nie wiem jak brzmi hebrajskie słowo przetłumaczone w tysiąclatce przyjaźń, ale tłumacze za każdym razem używają innego terminu. Nie? Dalej Biblia Paulistów. Najnowsze tłumaczenie. Henoch żył w zażyłości z Bogiem. Nie? Jest przyjaźń, jest chodzenie z Bogiem, okazywanie upodobania, jest bogobojność, jest zażyłość. A to tylko jedno zdanie, prawda? Ale myślę, że to pokazuje trochę, czym jest w ogóle przyjaźń. Czym jest przyjaźń? Na czym ona ma polegać? Inny fragment, też o Henochu. Księga Rodzaju 5:24. Żył więc Henoch w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, bo zabrał go Bóg. Jakub Wujek i chodził z Bogiem. Popowski upodobał sobie Bóg bardzo Henocha. Żył bogobojnie w Biblii Poznańskiej, żył w zażyłości u paulistów. Nie, oni konsekwencje tak tłumaczą. A następne zdanie o Noe. Prawda? W przyjaźni z Bogiem żył Noe. U Wójka i z Bogiem chodził Noe. Cieszył się życzliwością Boga. Żył bardzo bogobojnie, Noe żył w zażyłości z Bogiem. I tak 11 mam takich, ale
Nie będę wszystkiego czytał, można sobie samemu to sprawdzić. Pozbierałem te wszystkie określenia i mniej więcej tak. Żyć w przyjaźni, przyjaźń w Piśmie Świętym tłumacze oddają przez takie słowa. Chodzić z, okazywać swoje upodobanie, żyć bogobojnie, żyć w zażyłości, mieć upodobanie, bardzo upodobać sobie, chodzić z, nie to już było, cieszyć się życzliwością, mieć pocieszenie, ukoić, być spokojnym, pokojowo nastawiony, przyjaźnie usposobiony, być życzliwym, łaskawie mówić, odezwać się życzliwym słowem, rozmawiać przyjaźnie, zobaczcie, być prostym, sprawiedliwym, prawym, roztropnym, rozsądnym. W tych 11 zdaniach, które zostały przetłumaczone w różnych wydaniach Biblii, takie określenia padają. Dalej, sprawiedliwym, prawym, roztropnym, rozsądnym, być dobrym, znajomym, umiejętnym, ubogacać, obdzielać dobrami, być umiłowanym, być razem, być społem. Więcej nie studiowałem, bo 11 zdań to już trochę mi to czasu zajęło, ale to bogactwo znaczeń słowa przyjaźń, myślę, że tutaj jak najbardziej wybrzmiewa. Nie? Jest to bardzo pojemne, bardzo pojemne. I gdy myślę o mężczyznach, którzy w moim życiu byli ważni, okazali takie gesty przyjaźni. To pierwszy, który mi się zawsze nasuwał, był taki ksiądz, który już rok temu w listopadzie zmarło mu się, ale w 67 roku on przyszedł do mojej parafii i wtedy zaprosił mnie do grona ministrantów, nie wiem czy on, czy mój brat starszy, a może przez brata, ale i jakoś tak to moje pokolenie, tego księdza Krzysztofa, jakoś tak wszyscy mile wspominają, bo umiał się o nas zatroszczyć, zaopiekować, spędzał z nami czas. Ja tam wśród nich byłem najmłodszy, nie byłem zabierany na wszystkie wycieczki, ani nie widnieje na żadnym zdjęciu z tamtego czasu, tylko mój brat i jego starsi koledzy. Nie? Ale takie dwa epizody, nie? Któregoś razu mieliśmy mikołajki, po raz pierwszy w życiu Mikołaj robiliśmy sobie nawzajem prezenty, czy już ksiądz nam zrobi prezenty, nie wiem. No i Mikołaj porozdawał wszystkim ministrantom prezenty i zostało na stole Pismo Święte, które nie było prezentem, tylko było pismem, z którego ksiądz czytał Ewangelię. I wtedy wszyscy chłopcy mówią, ale tam jeszcze jedno zostało, Pismo Święte. Mówi, to nie jest na prezent, nie? Ale w końcu dał się przekonać i mówi drogą losowania. Prawda? Trzeba komuś, jeżeli już tak bardzo, to będziemy losować. No i wtedy ja wylosowałem to Pismo Święte, nie? Od księdza Krzysztofa. Jakie to było ważne, jakie to było cenne. Nie? Tylko przypominał, mówi, trzeba codziennie czytać. Nie? Ja miałem 7 lat, ledwo się uczyłem czytać. Nie? No ale próbowałem w każdym razie. Miałem dobre zamiary. No, to jest jaki jeden epizod. Później któregoś razu ksiądz Krzysztof miał rower takiego huragana z licznikiem kilometrów. No to lata 60., to sobie możecie wyobrazić, co to było, nie? No to był full wypas, no, obiekt marzeń. No i zabierał nas czasem na wycieczki, kto miał jakiś rower czy autobusem. No, teraz pojechaliśmy nad jezioro, nie? Fajne, piękne to było doświadczenie. I ja nie wiedziałem, co się potem z tym rowerem stało. Jak umarł rok temu w listopadzie, napisałem do mojego brata maila, a on dał mi odpowiedzi taką, pamiętasz tego huragana księdza Porosy? No jasne, nie? I mówi, a ten chłopak na tym zdjęciu, ten wysoki, już mówi, nie pamiętam jak się nazywa, ten co po lewej stronie stoi, on pochodził z takiej wielodzietnej rodziny, ich tam było 8 czy 9. I ksiądz Borosa ten rower dał temu chłopakowi i skończyły się wycieczki, nie? Po prostu dał, nie? Bo mówi, jemu się bardziej przyda niż księdzu, nie? To było niesamowite. No, takie gesty i to jeszcze nie skończyła się historia księdza Krzysztofa. Później on gdzieś tam poszedł do innej parafii, drogi nam się rozeszły, ale jak zostałem księdzem, to zostałem skierowany na parafię 25 kilometrów od parafii, gdzie on był proboszczem. No i pierwsza wycieczka to oczywiście do tamtej parafii. Spotkaliśmy się po latach.
no, wyciągnął slajdy, które kiedyś jako ministrant oglądałem. No takie łąka, drzewo, trawki, kwiatki i tak dalej, nie? Ale to było wspomnienie. Siedzieliśmy bardzo długo później przy tych slajdach i tak dalej. Co się więcej działo, to już nie muszę opowiadać. I zaprosił mnie na rekolekcję przed uroczystością niepokolonego poczęcia w grudniu. Ja miałem wtedy 3 miesiące kapłaństwa. I wiedziałem, o co chodzi, nie? Rekolekcję poprowadzić w parafii w życiu, ale no skoro ksiądz Krzysztof mnie prosi, no jak nie? No to zebrałem wszystkie mądrości, jakie miałem. No jeden dzień jakoś poszło. Drugi dzień, no poszło. I finał trzeciego dnia. Rano powiedziałem kazanie, a po tym kazaniu on mówi: słuchaj, chodź do mnie na kawę. Co ty tam opowiadałeś? Czy ty znasz małą metodę świętego Wincentego? Jaką małą metodę? To taka metoda. Jak się przygotowujesz do kazania, to trzeba najpierw powiedzieć o naturze przedmiotu, który chcesz mówić. Natura. Nie, czym on jest. Później trzeba w drugim punkcie powiedzieć, dlaczego warto zdobywać tę umiejętność. Dlaczego warto kochać Jezusa. A w trzecim punkcie, w jaki sposób to zrobić. Natura, pobudki, środki. Nie? Czyli co, dlaczego, jak. Mówi, tak przygotuj kazanie i nie będziesz głupot więcej gadał. Nie? Zapamiętałem do końca życia, myślę, nie, tą lekcję. Z jednej strony to była trochę gorzka pigułka, ale umiał to zrobić tak, że nie była gorzka, nie? Że się nauczyłem i wspominam naprawdę z wielką życzliwością. Nasze drogi się nigdy jakoś tak nie spotkały później. No ale myślę, że gdybyśmy się mogli jakoś tak częściej spotykać, pewnie byśmy się zaprzyjaźnili, nie? To jest takie jedno doświadczenie takiego przyjacielskiego gestu. Mówię nie tyle przyjaźni, co takiej przyjacielskiego gestu. No i takie drugie, to już troszeczkę młodsze, ale też z poprzedniej parafii, gdzie pracowałem, no to było 22 lata temu, tam skończyłem. No była, wytworzyła się taka wspólnota odnowy w Duchu Świętym. Po jakimś czasie też miałem tam jakieś nauczania, raz na jakiś czas. I po którymś tam nauczaniu Jan podchodzi i mówi tak, Słowo Boże mówi, nastawaj w porę i nie w porę. Ale to, co dzisiaj gadałeś, to było absolutnie nie w porę, nie? Absolutnie nie w porę. No, ja byłem zadowolony, że fajnie powiedziałem, on ocenił, że to nie było w porę, nie? Musiałem mu trochę przyznać racji. Ale to jest jedyny gość, z którym do dzisiaj mam kontakt, nie? Z tej parafii. Do dzisiaj mam żywy kontakt. Błogosławiłem niedawno ślub jego córki, nie? Mówię, zapraszał. I jak gdzieś tam jest koło przejazdem w Krakowie, zawsze się spotykamy, nie? No, gest też, nie? Ja uważam, że to jest bardzo taki, no, przyjacielski gest. Jak miałem iść, dostałem 6 lat temu, wizytator mnie, mój przełożony zaprosił, powiedział, słuchaj, będziesz w seminarium ojcem duchownym, to właśnie do niego pojechałem, żeby na ten temat pogadać, nie? Nie do księdza, tylko właśnie do niego. No, też jakiś taki, nie? Takie mam doświadczenia. Mój brat miał inne doświadczenia, czasem śledziłem i mu zazdrościłem. No, jak kończył mój brat 50 lat, to już jakiś czas temu, no to spotkał się ze swoimi kolegami. Domyślam się tylko, że jako gdzieś tam kończąc szkołę podstawową, umówili się, że jak będą mieli 50 lat, to się spotkają. I nawet coś mieli takiego wspólnego, zawiniątko jakieś takie, zawiozłem ich gdzieś tam do gospody i mówi, nie martw się, może jutro wrócimy, nie? No i sobie pewnie posiedzieli, powspominali. Jeden mieszka w Berlinie, drugi w Gdańsku, ale do dzisiaj są kumplami. Zazdroszczę im tego, naprawdę bardzo im tego zazdroszczę. No, kobiety inaczej się przyjaźnią niż mężczyźni. Inaczej. No, bo kobiety przyjaźnią się przez mówienie, przez wypowiadanie, przez gadanie, a mężczyźni przyjaźnią się przez działanie. Przez działanie. Nie potrzebują gadać, ale zawiązuje się jakaś taka więź i porozumienie przez działanie. Mam takich księży, z którymi razem często prowadzę rekolekcje, zapraszają mnie do pomocy w rekolekcjach. Nie? I to jest,
to my się rozumiemy, nie? My się rozumiemy. Nie musimy za dużo o sobie gadać, nie musimy wszystkiego wyciągać, nie? To, żeby powiedzieć o czasem o rzeczach trudnych, od tego jest ojciec duchowny, od tego jest spowiednik, prawda? A z przyjacielem niekoniecznie, prawda? Według badań CBOS-u statystyczny Polak do grona bliskich zalicza 13 osób. Ale gdy pada pytanie o przyjaciół mężczyzn, to większość panów mówi, że ma najwyżej dwóch. Najwyżej dwóch, nie? Większość, ale nie wszyscy. Nie wszyscy. Nie. Męska przyjaźń to jest bardzo trudne zadanie. Nie? Mężczyźni nie mają na nią czasu albo sądzą, że nie potrzebują takiej przyjaźni. Większość twierdzi, trudno ufać innym. Ale też są takie produkcje filmowe o przyjaźni. Dowiedziałem się, szukając jakichś takich materiałów na ten dzisiejszy wieczór, chciałbym sobie niektóre obejrzeć, nie? No, według takich produkcji z Hollywoodu, męska przyjaźń jest lekka, łatwa i przyjemna, ale badania pokazują, że taka przyjaźń zdarza się częściej między kobietami. Lekka, łatwa i przyjemna. Faceci z reguły nie budują tak zażyłych relacji. Ale mówią naukowcy, że takie zażyłe relacje wpływają na zdrowie. Na zdrowie. Nie? Kobiety, odzwierciedlanie ideału przyjaźni, mówią niektórzy, znalazły w serialu Seks w Wielkim Mieście. Nie oglądałem go, nie wiem, czy będę oglądał. Bo teraz tym wszystkim, żeby jeszcze ksiądz się takimi rzeczami zajmował, bo ta atmosfera jest niezdrowa. Ale cztery dziewczyny codziennie się spotykają, razem jedzą lunch, wspólnie analizują swoje problemy z mężczyznami, sukcesy w pracy. A do facetów ponoć pasuje bardziej relacja, jaką mają kumple z Las Vegas. Nie? Oni nie rozkładają na czynniki pierwsze swoich związków, ale łączy ich zabawa, wspólne rozrywkowe doświadczenia. Nie? I dla tych kumpli filmowych początkiem przyjaźni są zazwyczaj wygłupy, szkolne czasy. Nie? To samo miejsce pracy albo podrywanie dziewczyn. I te dwie historie trafiają chyba w punkt, jeśli mowa o różnicach między damską a męską przyjaźnią i pokazują, dlaczego ta między kobietami ma szansę utrzymać się dłużej. Nie? Potrzebują się wypowiadać, nie? Wypowiadać. Facet nie musi tyle mówić, nie? Powiedziałem raz i zdania nie zmieniam. No. Ideał męskiej przyjaźni pojawia się w różnych dziełach. Zazwyczaj w kontekście wojny. Nie? Łatwo zrozumieć dlaczego. Bo kiedy stoi się na skraju śmierci, życie bardzo się upraszcza. Jest taki film, też go nie oglądałem. Teraz sobie nie przypomnę, nie? Ale błahostki wtedy przestają mieć znaczenie i liczy się przetrwanie. Ocalenie zależy od współdziałania i wzajemnego zaufania doprowadzonego do skrajności. Poza wojną podobne warunki powstają podczas podróży, wypraw w jakąś dzicz czy różnych niebezpieczeństw. Nie? Sytuacji wyjątkowych, których można się sprawdzić dużo lepiej niż w spokojnym, codziennym życiu. To przy reklamie któregoś tam gatunków piwa, prawda, Tatra, prawda, są tacy faceci, prawda, mocni i ten, no, podają sobie ręce znad przepaści, się wyciągają. Nie? To jest coś takiego. Kompania braci. O, jest taki film Kompania braci. Jest serial Kompania braci, który pokazuje całą historię pewnej grupy mężczyzn, którzy od gdzieś tam czasów szkolnych, nie, są ze sobą i zaczynają, nie, między nimi zawiązują się różne więzi. Też go nie oglądałem, chyba będę musiał, tylko nie wiem kiedy. No. Ale też świetnym przykładem przyjaźni jest obraz bohaterów Władcy Pierścieni, no, między Samem i Frodo, nie? Jak jeden drugiego. Taki jest tam, w którymś części jest taki moment, jak już ty nie możesz iść, to ja ciebie poniosę, prawda? Ja ciebie poniosę. Nie?
I będąc mężczyzną, mamy mnóstwo znajomych facetów, nie? Są koledzy z pracy, są sąsiedzi, są ziomki spod budki z piwem, kumple ze szkolnej ławy. No, ale są to goście, z którymi można pogadać o wielu sprawach, a czasem osobistych, ale jednak nie do końca można się w takim towarzystwie czuć całkowicie bezpiecznie, nie? Żeby dwóch mężczyzn nazywało się przyjaciółmi, muszą zaistnieć sprzyjające okoliczności. Nie? I wbrew obiegowym opiniom nie chodzi o zjedzenie beczki soli czy wypicie morza wódki, nie? Ale chodzi o sytuację, kiedy jeden nie wstydzi się wyciągnąć ręki po pomoc, a drugi potrafi jej udzielić. Jesteśmy też podejrzliwi, gdy chodzi o przyjaźń. No bo w przyjaźni też się okazuje pewne uczucia, ale jesteśmy przeczuleni trochę na tym punkcie, prawda? Zwłaszcza na punkcie dotyku, przytulania się, ściskania, nie? To niezdrowe to może być, nie? Takie, przynajmniej takiej jesteśmy kulturze wychowani, nie? Mężczyźni budują relacje wokół doświadczeń, a nie rozmawiania o uczuciach, nie? Męska przyjaźń określa stosunek ramię w ramię. Obok jesteśmy razem, nie? A do kobiet pasuje bardziej twarzą w twarz. To oznacza, że mężczyźni spędzają wspólnie czas. Na przykład oglądają mecz, chodzą na koncerty albo pracują w tym samym miejscu. Dlatego, gdy zaczynają być odpowiedzialni za rodzinę albo poświęcają się pracy, mają mniej czasu na takie aktywności. I bliskość z kumplami zaczyna zanikać. Za to kobiety widują się, żeby rozmawiać, dzielić się przeżyciami. I to bardzo skutecznie buduje bliskość. Im więcej mamy lat, tym takich przyjaciół, kumpli jest coraz mniej. Jest coraz mniej. Andrzej kiwa głową. Ja też się z tym zgadzam. Nie? No, znam, owszem, gdzieś tam, ale tych relacji jest coraz mniej. Mężczyźni nie są skłonni do opowiadania o sobie. Kiedy nie mają czasu akurat na jakąś imprezę, to nie biorą za telefon, żeby dowiedzieć się, co słychać, nie? U kumpla. Po prostu nie mają takiej potrzeby. W badaniu przeprowadzonym na Uniwersytecie w Illinois na 200 dzieciach dorosłych okazało się, że dla mężczyzn rozmawianie o problemach jest dziwne. I że to strata czasu. Jest to jednak nastawienie wynikające z poglądów, że mężczyzna ma być silny psychicznie. Nie? Ale też tak, posiadanie przyjaciół ma decydujący wpływ na zdrowie. Na zdrowie. Badania pokazują, że poświęcanie czasu na spotkania z bliskimi przyjaciółmi lepiej wpływa na samopoczucie i zdrowie niż silne więzi rodzinne. Ciekawe, nie? Ludzie bogaci w takie doświadczenia są szczęśliwsi. Dlaczego? Dlatego, że rodziny się nie wybiera. Nawet jeśli sprawia nam trudności, musimy się z tym zmierzyć. A to, z kim będziemy się przyjaźnić, na to mamy większy wpływ. Nie? Mamy większy wpływ. To nam możemy sobie wybrać. Jakie korzyści mogą mieć spotkania z kumplami? Na przykład regulują ciśnienie krwi. To by pomyślał, nie? Zapobiegają otyłości. Coś takiego. Wydłużają życie i to znacznie. Mimo to statystyki przeprowadzone wśród Amerykanów w latach 1985-2004 pokazały, że 1/3 ankietowanych nie potrafiła wymienić swojego najbliższego powiernika spoza rodziny. Nie? Za to 44% nie rozmawiało z nikim o ważnych rzeczach w ciągu 6 miesięcy. Nie? Czyli tak trochę w ukryciu, w zamknięciu. Nie? Na szczęście sytuacja może się zmienić w tym pokoleniu, które już przychodzi na świat w XXI wieku, bo media społecznościowe tym bardzo sprzyjają budowaniu relacji. Nie? I utrzymywaniu relacji. W
według innych badań w 2005 roku 61% chłopców w wieku 13-17 lat miało internetowych przyjaciół. Nie? No to ciekawe. Jak poprawić taką sytuację? Pierwsza rzecz to mówią, to jest przyzwyczajenie się. Przyzwyczajenie. Mężczyzn łączy doświadczenie życia, a więc znalezienie jakiegoś hobby, które można z innymi dzielić. Ono, takie hobby, pozwala zbudować silniejszą więź. Rozwiązanie to może przynieść pożądane efekty, ponieważ pasja i utrwalenie relacji z ludźmi wymagają systematyczności. Hobby. Pójść sobie na ryby, nie? I siedzieć sobie. Nie? Jest hobby. Bardziej pasjonujące, kiedyś zaobserwowałem, nie, jest modelarstwo. I to tak gdzieś na lotnisku, gdzieś pod Krakowem jest takie lotnisko. No to jest fantastyczna rzecz. Pozazdrościłem im. Inny sposób, dzielenie się. By zbudować bliskość, wcale nie trzeba zdradzać swoich najskrytszych sekretów. Ale wystarczy podzielić się wrażeniami w momencie, kiedy czujemy się szczęśliwi, kiedy czujemy się dumni z siebie, albo zdenerwowani, albo zakłopotani. Nie? Czasami wystarcza też pogadać o tym, co akurat nas interesuje, jak praca, rodzina, czy ostatni mecz. Pamiętam też w tamtej poprzedniej parafii 22 lata temu, po raz pierwszy gdzieś wyjechaliśmy z grupą modlitewną na takie wakacyjne jakieś rekolekcje w czasy i miałem jakąś trudną sprawę do rozwiązania i po raz pierwszy pomyślałem sobie, dlaczego ja mam sam o tym decydować. Nie, poprosiłem jednego gościa, nauczyciela, nie, żeby podzieliłem się. I okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Nie tylko zaczęliśmy rozwiązywać problemy, nie, ja się poczułem, że nie muszę być najmądrzejszy. Nie? I później, dopóki tam byłem, często się odwiedzaliśmy, no i chrzciłem jego dzieci. Nie? Przełamałem taki opór, że nie muszę sam wszystkiego nosić. Nie? Nie muszę wszystkiego sam nosić. Dzielenie się. I planowanie. Planowanie. Z wiekiem zmniejsza się liczba przyjaciół, dlatego warto spadać z wyższego pułapu. Nie? Czyli w młodości rozwijać przyjaźnie, utrzymywać przyjaźnie. Nie? Większa liczba kumpli młodości daje szansę na bliższe relacje w życiu dorosłym, przynajmniej z kilkoma. Jednak najprostsze, co można zrobić, to złapać za telefon i odezwać się do dawno niewidzianego znajomego. Nie? I się umówić na spotkanie. Można zrobić to z myślą o swoim zdrowiu, ale tak naprawdę może to być po prostu miło spędzony czas. Od zarania dziejów mężczyźni gromadzili się wokół czynności, które wymagały od nich kontaktu. Kontaktu z naturą i kontaktu z żywiołami, z własnym ciałem, z bólem, ze śmiercią. Mężczyźni wspólnie spędzali czas na polowaniach, na eksploracji terenu, na konstruowaniu, przeciwdziałaniu żywiołom, wysadzaniu rzeczy w powietrze, nie? I w dniu dzisiejszym nie ma już takiej silnej potrzeby, aby wszyscy mężczyźni nadal uczestniczyli w takich aktywnościach. Przy całym dobrobycie technologicznym, no i takiej feministycznej propagandzie, męska natura pozostała jednak niezmienna. Czujemy wewnętrzny ciąg do rywalizacji, sprawdzenia siebie, stawienia czoła żywiołom, nabijania sobie siniaków. Każdy siniak czy blizna z czasem staje się jakimś niewielkim trofeum. Czujemy potrzebę bycia częścią czegoś większego. Czegoś, co ewentualnie będzie można na koniec podpalić, nie? I zrobić fajerwerki. Elementem, który buduje męską przyjaźń i poczucie więzi, jest wspólne stawianie czoła jakiemuś wyzwaniu, nie? Czy będzie to wspólna żegluga, wyprawa w góry, wspinaczka, przygotowanie rekolekcji, przygotowanie misji parafialnych. Nie? Pamiętam, miałem misję parafialną wygłosić pierwszy raz w życiu i zaprosiłem jednego księdza, którego nie znałem. Nie? No, i przez tydzień byliśmy razem, modliliśmy się, dzieliliśmy się. Do dzisiaj jesteśmy kumplami. Nie?
Bo się tak właśnie stało. I każda z takich czynności jest swego rodzaju rytuałem, którym pomiędzy facetami powstaje energia będąca mieszanką rywalizacji, wsparcia, szacunku, zaufania. Po prostu przyjaźń, nie? Po prostu przyjaźń. Tych wątków, które można by w temacie podjąć, jest wiele. Już nie podejmowałem wątku przyjaźni Dawida z Jonatanem, no bo gdyby tylko wziąć tę relację pod lupę, nie zrobilibyśmy sobie tutaj takie rekolekcje. Ale tak dzielę się tym, co tak gdzieś tam wygrzebałem, co znalazłem, co podsłyszałem. Dzielę się, żeby to było takim zachętą do naszego dzielenia się, do naszego otwierania się. Prawda? Bo wbrew pozorom, jak się wygadamy, jesteśmy zdrowsi. Ja jestem ojcem duchownym seminarium i moim zadaniem jest słuchanie. Słuchanie. Mówią, że formacja księdza to w 40% zależy od profesorów, od wykładów, od indeksu, a w 60% od pracy z ojcem duchownym, nie? No, słuchać, rozmawiać. I w tym roku jeden z tych, których zaczynałem pracę 6 lat temu, przyjmie święcenia diakonatu, nie? Za 2 tygodnie to będzie dopiero. Jeden, a zaczynało 7, nie? Ale to też jest takie doświadczenie, towarzyszyć komuś, patrzeć, jak ktoś wzrasta, patrzeć, jak się rozwija, nie? Jak pokonuje różne trudności. Fantastyczne doświadczenie. Dziękuję bardzo za życzliwość, za uwagę i teraz życzę owocnego spotkania w grupie. Właśnie tutaj tak naciągam księdza Antoniego, żeby pozwolił nam zadać pytania z sali. W związku z tym teraz... Ty nie słyszałeś początku tego mojego wystąpienia, bo czuję się jak Samson. Już słyszałem. Słyszałeś. Tak, tak. Słyszałem. Mimo wszystko myślę, że warto zadawać pytania, tak? Warto rozmawiać. Pytania, może jakieś refleksje komuś się nasunęły, prawda? Dopowiedzenie. Może jakiś temat się uruchomił. Pytania nie mam, ale mam refleksję. Mam 4 dzieci, w tym 2 chłopaków. I zderzając 2 myśli, które u księdza padły, że we współczesnym czasie łatwiej nawiązywać przyjaźnie, ponieważ mamy dostęp do internetu i mamy różnego rodzaju profile społecznościowe, a z drugiej strony drugą myśl, że męska przyjaźń kształtuje się nie twarzą w twarz, ale ramię w ramię. Ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Jestem oprócz tego instruktorem harcerskim, więc doskonale znam historię nawiązywania przyjaźni ramię w ramię, w namiotach i tak dalej. Moja refleksja jest smutna, to znaczy smutna, polegająca na tym, że młodzi chłopcy w dzisiejszych czasach, mając wielki dostęp do internetu, zatracą smak, czy też często będą pozbawieni smaku prawdziwej właśnie tej męskiej przyjaźni, dlatego że nie będą mogli stanąć ramię w ramię i tego nie zastąpi wspólna gra. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości i moja refleksja jest taka tutaj do wszystkich ojców, że ci wszyscy ojcowie, jak tutaj siedzimy, myślę, że bardzo ważnym jest to, abyśmy tych naszych młodych synów, zwłaszcza synów, często zastępowali gdzieś tam ich te przyjaźnie, których oni gdzieś nie znajdą, to znaczy nie znajdą ich, ponieważ życie będzie się toczyło na fejsie, i z synem trzeba przeżyć góry, trzeba przeżyć kajaki, trzeba przeżyć innego rodzaju wydarzenia, a może on wtedy gdzieś, trochę zakosztując tego, znajdzie gdzieś tego jednego przyjaciela, a dla takiego psychofizycznego rozwoju mężczyzny uważam, że jest to absolutnie konieczne. Znaczy, że tutaj w tym zakresie niestety feminizacja środowiska męskiego
postępuje i będzie rodziła, no niestety, wielkie problemy. No, ale mam nadzieję, że są grupy osób, którzy zadbają o swoich synów w tym zakresie. Dziękuję. Dzięki wielkie. Ja mam taką refleksję jedną. Po raz pierwszy od dawien dawna w ostatnią sobotę pojechaliśmy w ramach aktywnej grupy na ryby. I wiecie, to jest niesamowite, jak mogliśmy razem spędzić ten czas przy bardzo konkretnej pracy. I myślę sobie, że to jest też miejsce, gdzie męskie przyjaźnie się wykuwają. Tak? Kiedy możemy razem coś zrobić, nawet szalonego, nawet głupiego, ale... I tak trochę mi się szkoda zrobiło, wiecie, bo mamy te aktywne grupy przynajmniej raz na kwartał, czasami częściej. I myślę sobie, że tak mało, że tak powiem, z tego korzystamy. A myślę, że każdy z nas ma coś, co go kręci, ma coś, co jest naszą pasją, co jest naszym zainteresowaniem, co gdzieś dla nas jest ważne i możemy się naprawdę tym dzielić. Wiecie, ja nie mam pojęcia, jak się ryby łapie, ale jak Tomek mi pokazał, to złapaliśmy takie piękne karpie, że mogłem ugotować je na obiad. To było niesamowite, wiecie. Tak, żona się śmiała, że pierwszy raz upolowałem obiad, tak? Więc wiecie, więc to jest coś, nie? To jest coś i myślę sobie, że tak trochę zapraszam was i zachęcam do tego, byśmy dzielili się tymi swoimi pasjami, a w ten sposób też budowali jakieś nasze tu relacje przyjaźni. Jakieś pytania? Jedna taka refleksja i jedno pytanie. Coś, co jest jakby moim doświadczeniem, coś, czego się uczę, to jest to, że nobody is perfect i w związku z tym trzeba umieć zaakceptować to, że ten przyjaciel mój nie jest do końca, czy nie zawsze jest tak, jakbym chciał. Nie zawsze ma tyle czasu, nie zawsze jest tak zaangażowany. Ale pomimo tego sądzę, że warto się starać. I w tym kontekście chciałbym księdza zapytać, co w takiej sytuacji, jeżeli człowiek właśnie doświadcza tej ograniczoności, i to jest pytanie o tę granicę egoizmu. O w jakim sensie to jest taka zasada do UDDS, prawda, daję i biorę. Ale to jednak nie jest do końca handel. To znaczy, i to jest pytanie, w jaki sposób to rozeznać, bo ja się właśnie często łapię na tym, że czy sam tak nie postępuję, czy sam nie traktuję tego tak, no gdzieś w tyle głowy jest coś, że coś zyskuje, nawet no, na tej relacji zyskuje, jak ktoś drugi zyskuje, może mniej, że powinienem sam o tym więcej myśleć, ale czy, jakby ksiądz to, jakby, nie wiem, zinterpretował, gdzie jest ta granica mojego własnego egoizmu, kiedy muszę sobie powiedzieć tak, muszę się więcej starać, bo inaczej nie jest to prawdziwa przyjaźń. Nie wiem, jak odpowiedzieć, czy jest jakaś recepta na to, prawda? Czy jest jakaś recepta, ale... Jeszcze jak byłem w duszpasterstwie, zaprosiłem na spotkanie z rodzicami przed bierzmowaniem małżeństwo, które wychowało czwórkę dzieci i oni mówili o budowaniu więzi z dziećmi. Ale myślę, że to jest uniwersalne trochę, nie? To co powiem. No, podkreślił Antek, że pierwsza rzecz mieć czas, mieć czas. Druga rzecz okazywać uczucia. I trzecia rzecz, doceniać wysiłek, jaki dziecko wkłada. Doceniać. Nie, nawet to na tym docenianiu, to jest, się trochę zatrzymam, mówi, nawet jak dziecko przynosi świadectwo i tam jest tylko piątka z WF-u i zajęć praktyczno-technicznych, a reszta są takie inne, gorsze stopnie, zapytać, za co to? Ile cię to kosztowało, prawda? Docenić wysiłek, jaki się w to włoży. A myślę, dlatego uniwersalne, bo my potrzebujemy też doceniania. Potrzebujemy słyszeć dobre słowa. I to takie prawdziwe, prawdziwe.
I to w relacji, myślę, też budowania przyjaźni, to też jest ważne. Zauważyć dobro, które jest w drugim człowieku. Nie? Powiedzieć, żeby on to usłyszał. Bo może nikt mu tego nie powiedział jeszcze, nie? No i radość, jaką się wtedy niekiedy wyzwala, jaką się widzi, jest najlepszą nagrodą wtedy, nie? Jest chyba najlepszą nagrodą za to, nie? I wtedy już się nie oczekuje tylko dla siebie, nie? To tak na gorąco, nie? Nie wiem, czy odpowiedziałem, ale tak się tym dzielę, bo wydaje mi się, to było dla mnie. Tamto spotkanie było ważne, nie? Temat, który podjął. Dlatego, że ja się przez jakiś czas zastanawiałem, czy faktycznie ta przyjaźń to jest coś takiego, co jest tak rzadkie, bo ja akurat nie mam przyjaciół w sensie stricte, dlatego że te przyjaźni nie udało mi się zbudować w oazie rodzin, nie udało mi się u zmartwychwstańców, to od czasu do czasu jest tutaj, prawda? Ale powiem taką historię. Miałem kierownika. I raz już próbowali grać w brydża. To już były faktycznie takie rozgrywki, no cokolwiek inne, jak u cioci na imieninach. No ale faktycznie, że poziomy intelektualne były tak różne, nie mogliśmy sobie kontynuować dalej tej znajomości. Ale coś się stało. Stało się właśnie w ten sposób, że rozgrywamy sobie na różnych poziomach rozgrywek i proszę, co jest. Jeżeli ja osiągnę jakiś sukces, no to nie ma takiej możliwości, żeby on nie zareagował na to. Wielki szacun, tak? Gratuluję. Jak to zrobiłeś, kurde, co się zadziało, kurde, opowiada, kurde, o takich historiach. Także faktycznie przyjaźń jest faktycznie taką trudną historią, którą niekoniecznie faktycznie możemy sami zbudować. To musi coś tak zaiskrzeć. I to, co ksiądz mówi, że faktycznie te wspólne działania mogą coś zdziałać. I to faktycznie jest w ten sposób, że jeżeli mamy coś do zrobienia razem, no to to róbmy, może coś z tego wyjdzie. Budowanie jakiejś relacji na siłę po prostu nie ma sensu, bo ja się czuję wtedy tak okaleczony w jakiś tam sposób, bo ja odrzucam o to faktycznie, co mi ktoś proponuje, no dlatego, że to mi nie pasuje i jest pewnie w drugą stronę dokładnie tak samo. Znaczy, dzięki za to, że faktycznie nie jestem faktycznie taki odosobniony, po prostu przyjaźń jest trudną sztuką. I dzięki za ten wykład. Dzięki. Powiedzieć jeszcze jedną rzecz, zawsze ją mówię, jak rozmawiamy o przyjaźni, a w harcerstwie często rozmawiamy o przyjaźni. To też tutaj wyszło, że pomijamy jedną przyjaźń. Była mowa o przyjaźni między facetami, była mowa o przyjaźni pomiędzy kobietami. A jeszcze jest wielki jeden element przyjaźni, przyjaźń między małżonkami. Często pomijając ten aspekt, myśląc o miłości, którą tak do końca nie jesteśmy w stanie nazwać, bo to jest coś wielkiego, nasze małżeństwo się rozchodzi, ponieważ pani ma swoich przyjaciółki, pan ma swoich przyjaciół, czy też kolegów, a obszar wspólny nagle zostaje zawężony. Moim zdaniem dobre małżeństwo przede wszystkim buduje się na przyjaźni. I o tą przyjaźń między żoną i mężem trzeba dbać na takich samych zasadach, jak mówił ksiądz, czyli poprzez wspólne akcje, wspólne działania, wspólne rozmowy. Dla kobiety istotna będzie rozmowa, dla faceta istotne będzie to, że z kobietą pojadą sobie na rowery. Czasami to się uwspólnia i coś fantastycznego z tego się zbuduje, a o tym wątku często zapominamy i tak myślimy tak, przyjaźń to kolega. No, a z kobietą to miłość, no ale ta miłość to jest coś takiego wielkiego, co czasami nas przerasta, nie? Jak ja myślę o miłości, to myślę o panu, który ma lat o 90 i pani, która ma lat 90 i idą pod rękę, tak? I mówią, że mają 60 lat stażu małżeńskiego. To jest coś, co jest dowodem tej miłości. Idziemy ku czemuś wielkiemu. Natomiast na bieżąco walczymy w przyjaźni. I myślę, że o tą przyjaźń w małżeństwie, no... Ja celowo... Wiele trzeba poświęcić. Dzięki. Specjalnie pominąłem ten temat przyjaźni damsko-męskiej, bo to się, jeżeli mówię o przyjaźni, to najczęściej to się drąży. Ale też nie przytaczałem tego, też znalazłem takie statystyki, że mężczyźni mówiąc o przyjaźni, mówią, moim najlepszym przyjacielem jest żona. Nie? Jakaś tam grupa mężczyzn mówi, moim najlepszym przyjacielem jest żona i ja nie potrzebuję innych. Nie? Też się z takim zdaniem spotkałem.
Że to też. Myślę, że to nie jest prawda, że nie potrzebujemy, że wystarczy mi przyjaźń z żoną, chociaż ona jest bardzo ważna i kluczowa. Natomiast myślę sobie, że są takie sytuacje, w których potrzebujemy przyjaciela po to, by powiedział prawdę do naszego życia. I bardzo dziękuję za te świadectwa tych kapłanów, którzy księdza tak korygowali. Tak? Jeden jest kapłanem, drugi jest świeckim. No dobrze. Więc myślę sobie, że przyjaźń to jest taka relacja, w której pozwalamy drugiej osobie. Był, bo już umarł. Że przyjaźń to jest taka relacja, w której pozwalamy drugiej osobie powiedzieć prawdę do mojego życia. Nawet jeżeli ta prawda zaboli. Trzeba mieć zaufanie, żeby przyjąć od kogoś taką korektę, a trzeba mieć też zaufanie, żeby komuś taką korektę dać. Tak? I myślę sobie, że jeżeli koryguje mnie ktoś obcy i ja nie jestem pewien jego intencji, to ja się buntuję. Ale jeżeli koryguje mnie ktoś, z kim mam relację i co do którego mam naprawdę zaufanie, to wtedy wiem, że coś w tym jest. Coś w tym jest i te ogłoszenia naprawdę trzeba powiedzieć inaczej, tak? Przepraszam. Także wiecie, także to tak sobie myślę, nie? Coś chciałeś, Jurku? Mam na imię Paweł. Chciałem podziękować przy okazji, bo byłem raz. 5-6 lat temu, ale zawsze dostaję SMS-y. I zadziałały. Bo dziś jestem. Natomiast takie dwie myśli. Po pierwsze to myślę, że potrzebujemy, znaczy małżonkowie potrzebują mieć przyjaciół poza małżeństwem. Koniecznie. Jak rozmawiam z moim własnym synem i to też mówię, że on potrzebuje mieć kogoś i jego przyszła żona potrzebuje mieć kogoś, bo musi mieć kogoś, z kim porozmawia o nim. Szczerze, otwarcie, czasem otwarcie do bólu, bo jeśli tego nie ma, ludzie się zamykają w sobie i się po prostu duszą, się uduszą. I druga taka refleksja, często się mówi o tym, że w małżeństwie to bardzo ważne jest przyjaźń. A co w sytuacji, kiedy jemy drugiego? Przyjaźń, nic więcej. Reszta się skończyła. Mogę ci dać tylko przyjaźń w tym małżeństwie. Co wtedy? Nie, ale no, co to znaczy? Nie, ale to jest coś, co jest jakby doświadczeniem różnych osób. To jest moje pytanie. Co wtedy, jeżeli jeden małżonek mówi do drugiego, nasza miłość się skończyła. Jedyne, co mogę ci jeszcze zaproponować, to przyjaźń. Jak się chłopak z dziewczyną rozstają i mówią pozostańmy przyjaciółmi, to się rzeczywiście rozstają totalnie. Nie? Totalnie. Pozostańmy, tylko nie gniewajmy się na siebie. Nie? Ja postawię taką tezę, że to jest sytuacja jest zupełnie odwrotna. Jeżeli ktoś tak mówi, to mamy do czynienia z końcem przyjaźni. To właśnie się skończyła przyjaźń, a nie miłość, bo miłość budujemy do końca życia. Jeżeli ja mówię tak, zostawiam ciebie, to skończyła się przyjaźń, bo nie jesteś już dla mnie interesujący, bo nie sprawia mi z tobą przyjemności bycie. A czego to jest elementem? To jest elementem przyjaźni. Znam natomiast małżeństwa, które nie żyją w przyjaźni, ale sakramentalnie żyją w miłości. Sakramentalni. Okazało się, że bardzo im trudno zbudować przyjaźń, ponieważ no, nie dobrali się, ale ponieważ tak poważnie podchodzą do kwestii swojej wiary, zasad, żyją w sakramentalnej miłości, której Pan Bóg błogosławi. W sakramentalnej, ale nie łączy ich przyjaźń. Natomiast te sytuacje, o których mówiłeś, moim zdaniem to jest koniec przyjaźni, a nie miłości. Ja myślę, że przyjaźń jest czymś niesamowitym i myślę sobie w kontekście tego, co powiedział Pan Jezus. Nie? Pan Jezus powiedział do uczniów, już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, ale nazywałem was przyjaciółmi, albowiem objawiłem wam rzeczy przyszłe. Tak? Czyli w jakiś sposób Pan Jezus robi krok więcej w naszą stronę i proponuje nam przyjaźń po to, by móc objawiać nam
to, co dla nas przygotował, to, co jest Jego planem dla naszego życia, to, co jest Jego przeznaczeniem wiecznym dla naszego życia. A ja myślę sobie, że trochę chyba kończąc już ten czas rozmów, tak? Chciałem zaproponować to, byśmy stanęli w modlitwie. Nie wiem, czy ksiądz jeszcze coś chce powiedzieć? Nie? Dziękujemy Ci, Panie, za ten czas odkrywania przyjaźni. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty nazywasz nas przyjaciółmi i pragniesz takiej szczególnej relacji z nami, że jesteśmy ważni dla Ciebie, że Ty chcesz tracić dla nas czas, chcesz spędzać ten czas z nami, chcesz, byśmy ten czas dla Ciebie też znajdowali. Byśmy jak przyjaciele mogli słuchać się nawzajem, odkrywać Twoje serce. Panie, ucz nas przyjaźni, ucz nas relacji przyjaźni, ucz nas wspólnego stawania ramię w ramię jako mężczyźni. Amen.